biegłe ćwierćwiecze. Agresywność. Szanowni towarzysze. Było ich dwóch. Dwóch ulubionych sekretarzy Władysława Gomułki. Mieli być jego następcami. W grudniu roku 1970 pierwszy Gomułka obalił, drugi podniósł rękę przeciwko niemu. Do dziś tego żałuje. Józef Teichma, Stanisław Kociołek. Wiedział pan, że będą podwyżki cen, prawda? W grudniu. 70. Tak, ta sprawa była pierwszy raz omawiana na posiedzeniu prezydium rządu z udziałem Jaszczuka w końcu października 70 roku. Referował Jagielski, on przygotowywał całą tę operację. Ale dlaczego chcieliście te podwyżki zrobić przed świętami Bożego Narodzenia? Dlaczego w ogóle je chcieliście zrobić? Na to pytanie ja i dziś nie umiem odpowiedzieć. Nie sprzeciwiłem się temu. Podwyżki ogłoszono 12 grudnia, w sobotę. W niedzielę była niedziela handlowa i 14 grudnia w poniedziałek wybuchły pierwsze strajki. Zaskoczyły one pana? Zaskoczyły mnie nie tyle strajki, ile wylanie się strajków poza zakłady pracy, to znaczy wyjście robotników na ulicę. Ja już znałem na tyle dobrze system funkcjonowania tej rzeczywistości polityczno-ustrojowej i wiedziałem, że wtedy, kiedy ludzie wychodzą na ulicę, władza traci nad nimi kontrolę. I to był ten przypadek właśnie po podwyżkach cen. Nie da się, moim zdaniem, dobrze omówić kryzysu grudniowego i tej całej masakry, ani zrozumieć, jeżeli będzie się abstrahowało od cech charakteru Gomułki. W reakcjach władzy na to, co się dzieje, w tej całej brutalności, w braku gotowości do rozmowy, do ustępstw jakichkolwiek. To nie są tylko cechy systemu, to są też cechy osobiste Gomułki. Ale wśród tych cech jest również to, że to nie był człowiek, który by zrzucał odpowiedzialność za zmaganie się z kontrrewolucją, a on to tak w pewnym momencie określił, na swojego podwładnego. Nie. On uważał, że robi słusznie, że tak trzeba i brał za to odpowiedzialność. Przypominam okoliczności wydania decyzji o strzelaniu. Tam nie było dyskusji. Tam było zebranie i przekazanie decyzji. Bo ten system tak był zbudowany, a jeszcze wzmocniony przez cechy charakteru Gomułki, że był Gomułka i jego podwładni. We wtorek to były walki uliczne i spalenie gmachu KW, prawda? Do starć ulicznych doszło już w poniedziałek. Najostrzejsze we wtorek w Gdańsku. Tak. We wtorek spalenie budynku KW, wypalenie. Plus budynku NOT-u przylegającego 15, tak. Nie był pan w tym budynku KW, jak się palił? Nie. Kliszkę, Logę Sowińskiego i Stanisława Kociołka pod pretekstem, że zagrożone jest nasze niebezpieczeństwo, nasze bezpieczeństwo, przed około godziny 10:15 przewieziono do Pruszcza Gdańskiego. Tam był ten wasz sztab? Tego nie można nazwać sztabem. Ja zająłem się przygotowywaniem wystąpienia, co wcześniej uzgodniliśmy z KW i z lokalnym ośrodkiem TW, iż wieczorem wystąpię w telewizji. Czym się zajmowali Kliszko i Loga Sowiński, ani nie miałem wiedzy wówczas, ani do dziś nie mam tej wiedzy. A Szlachcic i generał Słapczyk czym się zajmowali? Generał Słapczyk funkcjonował w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Generał Milicji Obywatelskiej. Obok. Był wiceministrem spraw wewnętrznych. Obok pułkownika Romana Kolczyńskiego, komendanta wojewódzkiego. Była bezpośrednia łączność z Komitetu Centralnego z Gdańskiem i władzami gdańskimi.
i wpadłem do Boczara, który wtedy odpowiadał za sprawy bezpieczeństwa, za MSW, i byłem świadkiem rozmowy Moczara z generałem Słapczykiem, który meldował, że właśnie pali się gmach Komitetu Wojewódzkiego i co w tej sytuacji mają robić. Moczar odpowiedział: trwać na miejscu. Wtedy już myślałem, że dochodzimy do ściany. Kończy się era władzy dotychczasowej, polityki dotychczasowej, że kończy się era Gomułki. Szlachcic to jest oddzielna legenda. On przyleciał w popołudniowych godzinach 15 i bywał w różnych miejscach. W Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie, do Elbląga pojechał. Wielokrotne rozmowy telefoniczne z Warszawą i z Edwardem Gierkiem do Katowic. To wiadomo z tego, co potem. Z zeznań funkcjonariuszy MSW. Ze Szlachcicem jeździli ludzie FSB. Tak, a personalnie generał Władysław Pożoga, ówczesny pułkownik i szef Służby Bezpieczeństwa oraz pułkownik Dudek, jego zastępca. Oni obaj, późniejsi generałowie Dudek i Pożoga, bardzo negatywnie charakteryzują działalność Szlachcica jako zmierzającą do, z jednej strony, zaostrzenia działań natury siłowej, represyjnej, z drugiej strony mnogość kontaktów poza trójmiejskich, już wyraźnie o, powiedziałbym, stricte politycznym charakterze. Kiedy zaczęliście rozumieć w KC, że czas Gomułki się skończył, że przychodzi pora na nowego sekretarza? Tak, w połowie tygodnia były już te refleksje, te myśli, te projekty. Mówiło się o potrzebie zmiany na stanowisku pierwszego sekretarza. Każde wspomnienie nazwiska było już takim, no, właściwie otwarciem sprawy, ostatecznym. Były raczej rozważania, jacy ludzie mogliby przejąć odpowiedzialność, i wtedy pojawiało się nazwisko Gierka jako następcy Gomułki. Grudnia mamy pewne uspokojenie. Wtedy pojawia się plotka, że jest ochota zatopienia statku. Tego pan nie pamięta? Tak, a jakże? To jest tak. Żona jednego z pułkowników Służby Bezpieczeństwa w Gdyni, zatrudniona w Stoczni Gdańskiej, w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni. Mowa o Komunie Paryskiej, o tamtej stoczni. Przekazała mężowi, że usłyszała w stoczni tego rodzaju pogłoskę, że oto będą wyprowadzone na redę kadłuby statków zwodowanych i zostaną zatopione. Pułkownik czy sprawdzał, oni mieli swoje agentury w stoczniach z oczywistych powodów, również z uwagi na kontakty międzynarodowe części pracowników stoczni. Najprawdopodobniej sporządził na ten temat meldunek operacyjny przekazany do Gdańska i prawdopodobnie do centrali przed południem 16 grudnia do podjęcia decyzji o zablokowaniu stoczni. Te decyzje podjęto we wczesnych godzinach popołudniowych 16. A pan w czasie wygłaszał przemówienie, w którym prosił robotników, żeby... Przygotowywałem. Tym razem nie w Proszczu Gdańskim,
a w komendzie, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej MO. W odróżnieniu od Szczecina, Komenda Wojewódzka w Gdańsku nigdy nie była atakowana w grudniu 70 roku. Nic pan nie wiedział o decyzji, o blokadzie? O tej decyzji nic nie wiedziałem do momentu powrotu po wygłoszeniu tego drugiego wystąpienia, bo to było już drugie wystąpienie. Tak jest, nie wiedziałem. Przypomina mi się, że miałem spotkanie z kierownictwem KW i przemysłu okrętowego, żeby zrobić wszystko, co możliwe, dotrzeć do stoczniowców i do załóg zakładów pracy, poinformować o tym, że stocznie są zamknięte. Czyli wszystkie zakłady działają, ale stocznie są zamknięte. Zamknięte, tak? A w szczególności do hoteli robotniczych. Tak. No tam kilka tysięcy ludzi mieszkało w tych hotelach robotniczych, w tym młodzież przede wszystkim. I megafony na trasie trójmiejskiej kolei dojazdowej. To się okazało nieskuteczne. Był pomysł, żeby zablokować kolejkę, żeby kolejka nie jeździła rano? To jest osobliwa sprawa. Ja nie potrafię tego w sposób precyzyjny objaśnić. Tak, było to rozważane. Na pewno Bejm się tym zajmował, Tadeusz Bejm, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Nie wiem, w jakim gronie, ani kto podjął ostatecznie decyzję o nierobieniu tego. Kolejka funkcjonowała normalnie. Ja słyszałem taką wersję, że została podjęta decyzja, że kolejka ma być wstrzymana i ktoś, nie wiadomo do tej pory kto, o godzinie 3 w nocy zadecydował, że kolejka ma kursować. Jest nawet taka notatka, wymieniane jest tam nazwisko zupełnie nie w aktach sprawy, zupełnie niewysokiego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa w Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, który przekazuje swoim podwładnym, że kolejka będzie funkcjonowała. Nie ciążyła na panu ta tragedia? No, przecież tak czy inaczej. No, pan był współodpowiedzialny za to. Ale w relacji do czego? Czy ciążyła, czy no, nie? Prywatnie. Ależ oczywiście. No to... Co to po dziś dzień ciąży przecież? To nie tylko dlatego, że jest proces, tylko również dlatego, że okazałem się wówczas po pierwsze człowiekiem, który prawdopodobnie nie do końca zrozumiał to, co się dzieje. Nie zdał sobie sprawy z rozmiarów i charakteru protestu. Mnie się wówczas wydawało i w obu wystąpieniach radiowo-telewizyjnych to jest, że jeśli ja jeszcze raz spróbuję uargumentować niezbędność tej decyzji, to trafi do słuchaczy, do odbiorców. Że jeśli powiem, że nie ma możliwości zmiany tej decyzji, to też wpłynie na nastroje, przyczyni się do uspokojenia. Że jeśli ostrzegę, że w powstałej sytuacji, kiedy został naruszony fundamentalnie pewien elementarny porządek społeczny i państwowy, doszło do rozruchów ulicznych, do rozbojów i grabieży. Jeśli ja ponownie ostrzegę, że służby, organa porządkowe są upoważnione do używania ostrych i najostrzejszych środków, że to wszystko trafi do przeważającej części tych, którzy tego będą słuchali i odbierali. Okazało się, że to była złuda. To był tam najważniejszy na wybrzeżu. SB? Ona grała to wszystko? Również przez swoją agenturę, moim zdaniem, grała na zaostrzenie sytuacji. Ja tak uważam. To kierownictwo Służby Bezpieczeństwa ze szlachcicem na czele i całą dużą grupą oficerów departamentów, które on kontrolował, a które miały rozległą agenturę na wybrzeżu, to jest Departament Wywiadu i Kontrwywiadu, że ta grupa ludzi pod kierownictwem Szlachcica i swoją agenturę wpływała na pobudzanie stoczniowców do wychodzenia na ulicę,
do strajków, do jak najostrzejszych form protestu. Do rabunków nie sądzę, ale to już byłoby za dużo. Nie wykluczam, że wydarzenia 17 grudnia mogły być sprowokowane, dlatego że okoliczności tego wszystkiego są tak zdumiewające. Prawda, z jednej strony przemówienie Kociołka, z drugiej strony obstawienie stoczni, wyposażenie wojska w ostrą broń, strzelanie do ludzi, którzy nadchodzą, jeszcze nie do demonstrantów bynajmniej. Wszystko to jest bardzo dziwne. Stale otrzymuję pytania dziennikarskie, czy nie było decydujące jakieś prowokacyjne akcje czy działania. I myślę, że elementy prowokacji mogły się pojawić później, kiedy już wybuchł strajk, kiedy robotnicy wyszli na ulicę, kiedy już powstał zamęt, to wtedy włączają się różni ludzie z różnymi inicjatywami, hasłami, działaniami. Natomiast ja zawsze byłem, jestem i będę daleki od tego, by uważać, że kierunek wydarzeń zasadniczych wyznaczany jest przez jakieś prowokacje, spiski. Czuje pan trochę, że był pan narzędziem, osobą wykorzystaną w tamtym czasie? No nie, na pewno człowiekiem nie do końca zdającym sobie sprawę z tego, co się dzieje i jednak odległym od tych kulis wydarzeń, które rozstrzygnęły o wyniku, o tym posiedzeniu biura 19 i plenum KC 20. Jeśli dzwoni do mnie Edward Babiuch we środę i we czwartek, dwukrotnie się ze mną łączył i wzywa mnie do powrotu do Warszawy, bo Stasiu, tu się dzieją ważne sprawy, to ma jakieś powody. To nie jest sytuacja, że tak powiem, moim zdaniem spisku, tylko raczej wykorzystania czy reagowania może po prostu na sytuację bardzo głębokiego kryzysu w państwie, gdzie część ścisłej elity władzy szuka jego rozwiązania. A wiadomo, że nie ma rozwiązania innego w tamtym układzie niż zmiana personalna. No, Gomułka był tego typu przywódcą, że on by sobie nie dał narzucić żadnej innej opinii niż tą, którą sam wyznawał. Wcześniej spotkał się pan z Kanią, Szlachcicem, Jaruzelskim i w tym gronie zadecydowaliście o wszystkim. To znaczy, ściśle biorąc, ja się nie spotykałem z Jaruzelskim, tylko zadzwoniłem do niego. To były trochę szalone kroki, ponieważ telefony, przypuszczam, były na podsłuchu, więc ktoś musiał czuć się zaalarmowany i ktoś musiał kogoś informować, ale to chyba był już taki chaos, pewna sytuacja nienormalna, nadzwyczajna. Więc można było działać, rozmawiać, planować, niekoniecznie przy jakiejś takiej ścisłej kontroli czynników, które do tej kontroli były powołane. Więc Jaruzelski, dla mnie osoba Jaruzelskiego była główną osobą w dokonaniu tych przemian personalnych, ponieważ wojsko wysunęło się jako siła decydująca. Wojsko było na ulicach, wojsko mogło wkroczyć do akcji, wojsko mogło być wycofane, więc Jaruzelski tutaj był osobą, która musiała dać przyzwolenie na takie działanie z mojej strony. No, drugą osobą, czy równocześnie równorzędną osobą był sam Gierek, bo nie wystarczy pomyśleć o tym, że Gomułka musi odejść, a przyjdzie Gierek. Gierek musiał taką koncepcję przyjąć. Rozmawiał pan telefonicznie z Gierkiem? Telefonicznie, tak. Był w Katowicach, tak. I potem za dzień, wieczorem, w nocy pojawił się w Warszawie. Czyli najpierw pan zadzwonił do niego telefonicznie. On powiedział, że się ewentualnie zgodzi, czy powiedział, że od razu... Nie, on nie tylko powiedział, że się ewentualnie zgodzi. On powiedział, że mamy do spełnienia obaj. To znaczy Gierek i Teich ma wielką misję historyczną. Aha. Uratować kraj przed dalszymi jakimiś zaburzeniami, jakimiś buntami, strajkami. Więc jakby w sobie budował Gierek misję, posłannictwo, że jest to szansa zmiany sytuacji, odwrócenia sytuacji, jaka się rozwijała w kraju. I dopiero później po tej rozmowie telefonicznej pojechali do niego Kania ze Szlachcicem.
Tak, później, na pewno później. Mhm. Ale ja nie wiedziałem o tej decyzji, że oni jadą, ale to już nie miało większego znaczenia. Po prostu główne znaczenie miało jakby przyzwolenie na takie działanie, na zmianę na stanowisku pierwszego sekretarza. To pan poszedł do Gomułki, by poinformować go, że stracił większość, że musi ustąpić. Nie bał się pan? Inni się bali? Trudno im powiedzieć. Raczej się bali. Gomułki wszyscy się bali. Gomułka był człowiekiem ostrym, był surowym, był mocnym zawsze. Dał tego dowody wcześniej, po wojnie i wiele razy. Więc przypuszczam, że się bali. Więc dlaczego ja się nie bałem, to ja nawet dziś nie wiem. Gomułka czekał na pana? To znaczy czekał w tym sensie, że ja zadzwoniłem przez bezpośredni telefon, były takie telefony, że proszę o rozmowę. Gomułka mógł się domyślać, że coś ważnego ma nastąpić w tej rozmowie, ale powiedział, że jest w tamtym momencie u niego Jaszczuk, który był głównym pomysłodawcą reformy cen, podwyżki cen, i że jak Jaszczuk wyjdzie, to da sygnał, żebym przyszedł. I przyszedłem właśnie do jego gabinetu na tą dramatyczną rozmowę. To było w KC, prawda? To było w KC, w jego gabinecie, tak. On wtedy już miał kłopoty zdrowotne, tak? Miał duże kłopoty zdrowotne, co nie jest podkreślane dostatecznie, bo to miało pewne znaczenie w tym sensie, że sam Gomułka jakby czuł, że się wyczerpuje, że coraz trudniej mu kierować sprawami, rządzić sprawnie. Miał jakieś sprawy wylewowe, jakieś dawne sprawy chorobowe się odnowiły u niego, więc to był poważny stan zdrowotny. On wpół leżał na fotelu, z tego co pamiętam. Tak, miał taką nogę wyciągniętą, siedział na jednym fotelu, nogę miał opartą na drugim fotelu, rozmawiał. Ciężko oddychał. Ciężko oddychał, miał twarz trochę taką czerwoną, zmienioną, oczy przemęczone od niewyspania, od jakiegoś tego przeciążenia. To, że to nie było. To tak od strony psychologicznej i takiej osobistej, to była sprawa bardzo taka przykra. I on cierpi, a tu wchodzi jego ulubiony przyszły następca, który mówi mu, musisz odejść. No to jest to właśnie ten Brutus, który był wierny i przestał i zaatakował. No więc tak, on napisał w swoim liście, że wszystkiego się spodziewał, ale nie tego, że przyjdzie właśnie ta ichma. Poszedł pan by do Gomułki, tak jak ta ichma, i go namawiał do ustąpienia? Nie, właściwie już nie było na to żadnej szansy. Jedyne spotkanie, że tak powiem, z Gomułką, to początek posiedzenia biura 19, sobota, godzina 14, wchodzi w otoczeniu dwóch lekarzy i mówi o tym, co proponuje. Proponuje, żeby nie może przewodniczyć z uwagi na stan zdrowia, ma być za chwilę odwieziony do szpitala. Prosi, żeby przewodniczył Józef Cyrankiewicz. Proponuje, żeby podjąć decyzję o zawieszeniu podwyżki cen na 3 miesiące. Przez ten czas ponownie przeanalizować cały problem i to, co dalej z tym dylematem robić. Przeprasza raz jeszcze i udaje się do szpitala. Rozmowy w cztery oczy żadnej już nie było. Jaki był układ sił wówczas? Gierek był tą osobą, w którą wierzono. Jaruzelski miał wojsko. Kania miał partię i bezpiekę, i służbę bezpieczeństwa, prawda? No ale był jeszcze Kępa, czy sekretarz Komitetu Warszawskiego, a Warszawska Organizacja Partyjna to była jedna z najsilniejszych w kraju. No, Gierkowa, tak, organizacja na Śląsku, z którą wszyscy się liczyli, na Gierka wszyscy się orientowali. Więc to były wystarczające siły personalne i polityczne, żeby taka zmiana została dokonana. Byliście w mniejszości. Pan... Tak, zadzwonił do mnie Teichma, zaprosił na spotkanie i mi wtedy to wszystko wyłożył. Że jest grupa, jest większość, która... I mógł pan się do nich przyłączyć lub nie? I szepiło, w który się do nich przyłączył.
jak to było z grupą antypartyjną przy Chruszczowie. Przy Piłowców, tak. Znaczy, jak powiedziałem, wyraziłem się, dałem do zrozumienia, że nie jest moim idolem Edward Gierek, ale to wszystko. Rękę podniosłem za odsunięciem Gomułki od funkcji pierwszego sekretarza KC i za wybraniem Edwarda Gierka. Tak. Tego pan żałuje. No, ale to już jest w sferze zupełnie prywatnych przeżyć. Już nie miałem dalej na to żadnego wpływu.